Siema, witam Was ten piątek. Już na samym początku ulepszenie Adidasa, to nas bombarduje. Karty dostały upgrade do 99 statystyki wczoraj wieczorem i jej oczywiście popełniło błąd, a tak naprawdę błędy, bo po pierwsze nie dostaliśmy ważnych meczy, kompletnie nic nie dobrałem, nie było nawet okazji, no bo tak naprawdę nie było paczek. Następnie w nocy dalej był problem z paczkami, nie dało się otwierać paczek. Dlaczego? Ponieważ kapitanowie, bohaterowie FUT, czyli te ulepszone karty Hero, które powinny być od dzisiaj, od piątku, od godziny 19, jak na przykład Cordoba, dostępne w paczkach, leciały już w nocy podczas pierwszej drużyny kapitanu, więc to oczywiście jest w ich stylu. Następny temat, bardzo ważny, na stronie jej pojawił się licznik, jeśli chodzi o odliczanie po prostu, kiedy będzie startowało głosowanie TOTS Community, i ono startuje w niedzielę o godzinie 19. Tak więc dzisiaj tutaj wszystko sobie omówimy, pokażę Wam, które karty znamy, które karty mamy dzisiaj o godzinie 19 zobaczyć w paczkach, jeśli chodzi o drugą drużynę kapitanów, i ogólnie omówimy obecnie sytuację rynkową oraz to, co przed nami. Jeśli chodzi ogólnie o tą informację odnośnie TOTS-ów, no tutaj nie ma żadnej wielkiej historii, jest informacja na stronie i jej właśnie z takim licznikiem, że głosowanie rozpoczyna się za 2 dni, 10 godzin, 2 minuty, 58 sekund w tym momencie, czyli po prostu w niedzielę o godzinie 19. Będzie to głosowanie na drużynę Community, więc myślę, że tutaj raczej nie będzie żadnych zmian i ogólnie event będzie startował tak, jak zakładamy i tak, jak są przecieki, 29 kwietnia. Natomiast no, będziemy podobno mieli jakiś wybór, zobaczymy, bo podobno ze wszystkich największych lig świata i nie tylko. Najpopularniejsze karty na FUTBinie i powiem Wam, że niesamowicie cieszę się, iż sprzedałem tego depaja przed pierwszym spotkaniem, bo ogólnie tutaj wiadomo, był potem zjazd i byłby problem, kiedy on zjeżdżał z miliona. Sprzedałem go za milion, więc zarobiłem 20 tysięcy chyba, natomiast no to było kompletnie, jeśli chodzi o to, no rynek załamał się, nie było jakiejś wielkiej okazji, natomiast zobaczcie, ile chodzi w tym momencie ten depaj. Ciekawe, czy ogólnie wstanie przez swoją ewentualną grywalność. Nie grało mi się jakoś nim bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że w Eusebio i po prostu Nazario z przodu też się trochę marnował, trochę miał wytyczną, żeby ewentualnie coś wracać, więc może po prostu źle go oceniłem. Natomiast wczorajszy mecz Barcelony, no sami wiecie, jak to jest, nie? Ja kibicuję Realowi, więc tutaj Wam napomnę, ale po prostu myślę, że nie jeden kupon popsuli, gdzie ktoś obstawiał na ich awans. A propos kuponów, sponsorem odcinka jest Betfan. Betfan jest legalnym bookmacherem. Ofertę macie dla osób pełnoletnich oczywiście w opisie. Macie cashback do 600 zł, freebet do 60 zł. Zapoznajcie się tam z informacjami. Ja kupon obstawię, natomiast dopiero jutro na materiale. Jakiś taki lekki na spotkania ligowe. Zobaczymy, czy tym razem się uda. Był dość ciekawy temat, jeśli chodzi o zarobek, to znaczy o karty Adidas. I sytuacja wygląda tak, że te karty, które widzicie na ekranie, czy to João Felix, czy to Eder Militao, mogły Wam pozwolić naprawdę sporo zarobić, kiedy wczoraj dostały upgrade, bo w ciągu dnia chodziły one w następujących cenach. Eder Militao w tym momencie 450-400 tysięcy, natomiast wczoraj chodził po 300 tysięcy na każdej platformie. João Felix w tym momencie 415-350, wczoraj chodził sobie 290-200 tysięcy, jeśli chodzi o te podstawowe platformy PlayStation i Xbox, więc jeśli chodzi ogólnie o te karty, no to one wystrzeliły i dały przepotężną możliwość do zarobku. Dlaczego jednak ten temat został w 100% przemilczany? Dlaczego w ogóle nie wspominałem o tych kartach Adidas? Zobaczcie sobie na poprzednie upgrade'y. Dostaliśmy karty 12 listopada i teraz idąc dalej. Kiedy one dostały pierwszy upgrade, czyli ten upgrade grudniowy, 22 grudnia, więc po prostu nie wiadomo było, czy to nastąpi teraz, czy za tydzień i tak dalej. A karty ogólnie, jak João Felix, możecie zobaczyć sobie na wykresie dziennym, ostatnio bardzo dużo traciły, więc jeśli ktoś ewentualnie brał, nie wiem, na początku kwietnia, z myślą, że w kwietniu on dostanie upgrade, no to on stracił przepotężnie. Jeśli ktoś brał, nie wiem, tydzień temu, to też dość mocno na nim stracił, więc tutaj był dość mocny taki aspekt. I nie wiadomo było, kiedy nastąpi kolejny upgrade, natomiast kolejny upgrade nastąpił 14 właśnie teraz kwietnia. Tu dla potwierdzenia widzicie, kiedy były poprzednie upgrade'y, gość tutaj wrzucił filmik 22 grudnia, więc jeśli chodzi o to, no to wtedy dostaliśmy te upgrade'y. No, no ciężki temat, szkoda, na pewno szkoda, kiedy zerka się na taki wykres, kiedy te karty wystrzeliwują, natomiast no, są rzeczy, które ciężej jest przewidzieć, chyba że gdzieś ta data latała, ale wydaje mi się, że jej nigdzie nie było, no bo nikt kompletnie o tym nigdy nie wspominał i było to określone jako, że w czasie kwietnia, czy tam pod koniec kwietnia. Moja lista transferowa i ktoś zapyta, gdzie są te karty FUT Capitans, o których tak mówiłem, że wezmę, że nabiorę i tak dalej. Słuchajcie, poczekałem z nimi do czwartku, do godziny 19, natomiast w czwartek o godzinie 19 i jej popełniło błąd. Jaki błąd? Taki błąd, że po prostu nie dali ważnych meczy. Oczywiście oni sobie zdają z tego sprawę i na stronie już wyrzucili właśnie ten komunikat, bo wczoraj miał być Puyol, jeśli chodzi o ikonę Moments, czyli nie dostaliśmy żadnej ikony Moments tutaj do tych konkretnych ikon, które można wykonać. Miały być dodatkowo ważne mecze, które
zawsze są co tydzień i sytuacja wygląda tak, że oni wiedzą, iż popełnili błąd, natomiast jak na razie tego błędu sobie tutaj nie naprawili, nadal nie możemy zrobić tych ważnych meczy i na dobrą sprawę, no, uciekło okienko do dobierania, a karty zaczęły bardzo, a to bardzo rosnąć, co możecie nawet zobaczyć na samym Foodbinie. Gdybyście porównali dzisiejsze ceny z wczorajszymi, szczególnie tymi przed godziną 19, no to zdecydowanie widać tutaj górkę na poszczególnych kartach w 100%. Loris w ogóle, jaka wysoka cena, też możemy sobie na niego zerknąć. Ten Minx, nad którym się zastanawiałem. No i sytuacja wygląda tak, że w tym momencie oczywiście te ceny są takie. Natomiast jak to wyglądało wczoraj? No można zauważyć, że tutaj już raczej zaczęły karty rosnąć, dzisiaj już tym bardziej rosną. Natomiast no ta tendencja była taka, że stały w miarę ok, te 125 na każdej, 130 na Xbox, 125 na PlayStation. I tu miała być jakieś okienko, po prostu jakiś dołek, żeby ewentualnie te karty dobrać. Natomiast nic takiego nie wystąpiło i dzisiaj w piątek już te karty rosną. Co prawda teraz godzina 10 nie jest zbytnią godziną, która może Wam idealnie wytyczyć, jakie te ceny mogą być dzisiaj w piątek w ciągu dnia, czy nawet w piątek, dzisiaj o 19. Natomiast sytuacja jest taka, no, że ludzie zaczęli grać ligę weekendową i te karty rosną. No tutaj wczoraj to samo, no dało się go brać, widzicie, nawet przed godziną 19 w ciągu dnia, jak oglądaliście pewnie wczorajszy materiał, po 200 tysięcy na Xboxie, 205, ogólnie 205 na konsolach, w tym momencie chodzi po 220-210, więc ogólnie te karty odleciały. Jeśli nie będzie jakiegoś okienka, jeśli te karty dzisiaj sensownie nie spadną w stosunku do cen wczorajszych w czasie dnia, czy przedwczorajszych, jeśli chodzi o środę, to ja je po prostu odpuszczę, naprawdę, po prostu je odpuszczę i tyle. Szczególnie, że cały czas z tyłu głowy musimy pamiętać, że ma nadejść to głosowanie, jeśli chodzi o drużynę sezonu. Myślę, że nikogo to również nie przestraszy, no bo wiemy, kiedy startują tocy, każdy zna te zapowiedzi i tak dalej, więc to będzie taki mniejszy szok. Natomiast no warto pamiętać, że te karty są dość drogo. Ewentualnie dzisiaj pomyślę w ciągu dnia zerkać sobie na karty te bohaterów, kapitanów, no bo one ewentualnie mogą być spoko. Myślę na tym Ljungbergiem i tak dalej. Może wezmę jedną kartę przynajmniej, żeby sobie ją potestować. Jeśli chodzi o drugą drużynę kapitanów, widzicie właśnie tutaj nazwiska Marcelo, wiele osób na niego czeka, zobaczymy jak ta karta będzie wyceniona. W Cahill, jeśli chodzi o kartę bohaterów, po prostu kapitanów, która ma ukazać się w SBC, już kilka razy o tym mówiliśmy, więc po prostu musimy poczekać, jak to będzie ewentualnie wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o te karty kapitanów, bohaterów, patrzcie, co w nocy można było trafić. W nocy z paczek leciały karty bohaterów FUT numer 2, Kane, Abedi Pele, Cordoba, Cole, więc jeśli chodzi o to, no to jej popełnił olbrzymi błąd. Zablokowali otwieranie paczek, już to jest zapewne poprawione, bo z tego co wiem, to paczki da się otwierać, natomiast no samo to już coś mówi. Niestety to nie był błąd na zasadzie Eriksena, bo mój Cordoba nadal ma ocenę ogólną 87, a nie niestety 92, tak jak możecie zauważyć tutaj, więc jeśli chodzi o to, no niestety ten błąd nie działał na korzyść graczy, którzy posiadali te karty. Ale może dobrze, to też spowodowałoby bardzo, a to bardzo dużo zamieszania, chociaż, tak jak mówię, nie pogardziłbym, gdyby mi go ulepszyli, szczególnie przed tocami, kiedy potem ci powiem sobie kartami niewymiennymi, natomiast no, ten błąd po prostu działał tak, że te karty wcześniej znalazły się w paczkach. Jakby ktoś nie widział, Cahill ma wyglądać w tym stylu, po prostu tak ma wyglądać jego karta, która powinna, myślę, że dzisiaj się pokazać w SBC, jest zapowiadana, więc obstawiam, że taki SBC może pojawić się dzisiaj. Miałem dzisiaj grać, ale może na spokojnie, słuchajcie, może na spokojnie ten test potężnego Verona. Chociaż niektóre osoby napisały w komentarzach, że może ta karta jest niedoceniona i w sumie jego statystyki pokazują, że powinien dobrze grać. No w sumie chyba drugi odcinek się oszukuje. Natomiast no przetestujemy go, więc dzisiaj myślę, że na streamie, bo stream dzisiaj będzie około godziny 17:30, zapraszam. Porobimy kwalifikacje, pozbieramy paczki i a propos paczek i pików. Doskonale wiem, wiszę Wam 30 tych pików oraz jedną tą paczkę, natomiast mam jeden pomysł. To znaczy, teraz musiałbym siedzieć i robić to z rana na szybko, a jednak zrobię te wszystkie piki, 30 zaznaczam, i jedną paczkę dzisiaj na godzinę 19 na streama, więc bądźcie na streamie, otworzymy sobie na nowej drużynie, a jutro na materiale zobaczycie, co trafiłem. Może akurat ta nowa drużyna przyniesie trochę szczęścia, będzie też dużo kart pod SBC, więc ewentualnie potem coś będziemy kombinować. Na kolejną ikonę raczej się nie skuszę, ale jakby wyszło coś ciekawego lub następna ikona jakaś ciekawa, to wtedy ewentualnie pokombinujemy, chociaż w ostatnim czasie to ja widzę, że ja tylko i wyłącznie tracę te końce, ale chyba już powoli taki etap się robi, że zaczyna się chcieć bardziej bawić tą grą i robić tutaj content. Przypadkowo zabłądziłem, wpadłem do sklepu, jeśli chodzi o paczki, no i ogólnie paczka budowniczych składów 8086, nie wiem po co takie rzeczy robią za 55 tysięcy monet i kto to im kupi, szczególnie, że jest to ograniczenie, jeśli chodzi o cenę ogólną, chyba wolałbym kupić sobie tą paczkę za 50 tysięcy, jeśli już miałbym kupić, a tak naprawdę nie
kupujcie. Jeśli wydajecie kasę na FIFA Points, zapraszam, lepiej wpaść do mnie na Discorda, nawet teraz w połowie miesiąca. Jeśli jednak chcecie kupić za coinsy, no to lepiej po prostu kubeł zimnej wody na głowę i tak na pewno będzie lepiej, bo to jest tylko i wyłącznie strata kasy i wiele razy to pokazywałem również tutaj na materiałach. Ceny kart pod SBC na razie są, jak widać, już trochę niższe niż wczoraj, ale jednak nadal wysokie. No 8,5, 10 tysięcy, 9,5 po 7,5, ostatnio 8,4 po 4,5 tysiąca, te lepsze nawet pod piątkę, ale powiedzmy te 4,5, 4,8, natomiast były po 3 tysiące, nawet 3,5, więc tu ogólnie to wszystko rośnie. Lecą dalej 8,7, nadal trzymają 22 tysiące. No i pojawia się dość duży dylemat, co z tym ewentualnie robić, patrząc na wyzwania, które obecnie posiadamy i ewentualnie, które mogą wyjść, oczywiście dwa Player of the Monthy, no to możemy zauważyć, że tych rozbudów dają sporo i myślę, że nie będą tego jakoś bardzo odpuszczać. Nie zdziwił się, gdyby lecieli po prostu schematem i dawali to samo, czyli kopiuj w klej, tak dawali przynajmniej podczas poprzednich eventów. Jeśli tak dadzą, no to ewentualnie te ify też można się nad najtańszymi zastanowić, jeśli one by dobrze spadły. Zaraz Wam pokażę, jak to ewentualnie może wyglądać. Natomiast tu nam zostały 3 dni, zobaczymy, jak tu pójdzie ewentualna podmianka, bo jeśli tu zostały 3 dni, no to wieczorem będzie piątek 2, czyli musimy policzyć sobota, niedziela, gdzieś do poniedziałku jest chyba ta ikona, niedziela albo poniedziałek, ale wydaje mi się, że do poniedziałku i ewentualnie wtedy pójdzie podmianka. Nie lubię nigdy tego liczyć, muszę sobie jakiś schemat wyrobić. Natomiast patrząc na informy, typowo, jeśli te najtańsze spadłyby do Quicksell, no to ewentualnie można się zastanowić, ale nie wiem, czy gracze pozwolą, żeby tak ewentualnie to spadło, bo oni mogą kopiować content z tego tygodnia, może iść po prostu kopiuj w klej, bo pokazywali już nieraz tak, że znowu dadzą 8,5 player pika, znowu dadzą 8,6 dwa razy rozbudowę i znowu te ify będą potrzebne. Natomiast jeśli tak ma to wyglądać, no to raczej zdecydowanie chciałbym poczekać i polecam Wam poczekać, aż te ceny spadną bardzo nisko i wtedy ewentualnie interweniować. Zobaczymy, będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Tak samo o kartach złotych. Karty złote mogą mieć dzisiaj w piątek jakieś okienko, jednak dużo osób nie trzyma paczek, bo kto ma paczki, to na bieżąco otwiera i wiadomo, 22, 23 mogą być lepsze okazje, ewentualnie podczas weekendu lub gdyby się okazało, że oni wezmą ikona, nie dadzą nic na podmiankę, bo tak też było. No ostatnio w niedzielę, nie? Tak, czyli ikona jest do poniedziałku, ostatnio w niedzielę tak zrobili, że nie dali od razu na podmiankę, można było wejść, coś zarobić, natomiast no wygląda w chwili obecnej to, jak wygląda. A dzisiaj to tyle, widzimy się o 17:30 plus przez minus oczywiście na Twitchu, więc zapraszam Was do zaobserwowania Twitcha, macie link w opisie, zapraszam, jeśli ktoś chce, na Discorda, link też macie w opisie, zapraszam na Instagrama, na Twittera, ogólnie wszędzie zapraszam do każdego linku z opisu. Jednak jeśli chodzi ogólnie o najbliższe dni, no to oczywiście materiały będą, mam nadzieję, że coś więcej grania się pojawi, bo teraz oczywiście muszę te kwalifikacje zrobić, muszę zrobić po prostu również ligę weekendową, teraz mamy do trafienia Mbappé, więc ta liga weekendowa jest naprawdę fajna, gdyby trafić tego Mbappé, no to tak jakby zrobić Player of the Month'a. Mam nadzieję, że komuś z Was nim sypnie i ogólnie będziemy mniej więcej podsumować, jak to wygląda, zobaczyć się na te karty kapitanów, ale no też nie mówię, że na 100%, zobacz, jak te ceny będą. Tutaj już coraz bliżej tych toców i powoli te karty, takie jak to ludzie nazywają meta, czyli karty wpasowujące się w rozgrywkę, najlepsze karty do gry, zaczynają, można powiedzieć, że trochę straszyć. No już powinno to straszyć dwa tygodnie temu, patrząc, jak to spadło, ale ogólnie zaczyna trochę człowiek być wycofany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia jutro tutaj na materiale. Siema.